Do przetargu na zakup 40 nowych tramwajów we Wrocławiu zgłosiły się dwie firmy. Firma Modern Trans Poznań zaoferowała ponad 176 milionów złotych, natomiast PESA Bydgoszcz niemal 325 milionów złotych. W pierwszym przypadku jeden pojazd wyposażony w 27% w niską podłogę kosztowałby więc 4 366 tysięcy złotych, a w drugim w 100% niskopodłogowy tramwaj wyceniono na 7 983 tysiące złotych. To, co już właściwie stało się naszym standardem, to na pewno klimatyzacja, na pewno też udział niskiej podłogi. I tutaj czekamy na tramwaje, które będą miały przynajmniej jeden człon niskopodłogowy. To kryteria, które przy rozstrzygnięciu przetargu mają być brane pod uwagę. Problem w tym, że tylko częściowo niskopodłogowy tramwaj nie wszystkich satysfakcjonuje. Kłopoty mogłyby mieć chociażby matki z dziećmi czy osoby niepełnosprawne. Tylko jedna z ofert obecnie spełnia wszystkie kryteria, które zamawiający postawił przed wykonawcą, w tym najistotniejsze kryterium cenowe. Czy one są dobre? Ja bym chciał, żeby jeździło jak najwięcej tych droższych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów, a nie przestarzałych konstrukcyjnie wysokopodłowych w 75%. Przypomnijmy, że zakup ma być sfinansowany w połowie ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada zakup łącznie 56 tramwajów, dzięki którym we Wrocławiu zdecydowanie poprawi się dostępność do kursów tramwajowych dla osób o ograniczonej mobilności, pasażerów niepełnosprawnych czy opiekunów z dziećmi, informuje Jolanta Szczepańska, prezes MPK Wrocław. No myślę, że przede wszystkim powinny być wygodne, jeśli chodzi o wejście, o dostęp, czyli chyba najwygodniejsze są te tramwaje niskopodłogowe. No i biorąc pod uwagę aurę, wygodna jest jednak klimatyzacja. Powinny być funkcjonalne, regularnie jeździć, zgodnie z planem. Żeby były wygodne i były polskie, nie Czechosłowacje, jak obecnie kupują, że się te tramwaje po prostu zimą wykolejają się, bo mają inny profil tutaj rantu. Żeby były nieuciążliwe, żeby dostępne do wchodzenia, schodzenia. Na pewno, żeby jak najwięcej było takich tramwajów, które można by było wjechać wózkiem z dziećmi. Nie wszyscy jest takie tramwaje, nie wszystkie. Dlatego jako przyszła mama, to ja by potrzebowała na pewno takie kryterii najbardziej. Tramwaje, którymi teraz podróżują mieszkańcy Wrocławia, nie zawsze są w pełni komfortowe. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu utrudnia życie na przykład pani Marii. Niestety, korzystanie z tramwaju to czasem jedyny sposób na dostanie się do centrum miasta. No po prostu jest bardzo wysoko. Zawsze się boję, że się nie daj Boże przewrócę. Jak się okazuje, takich osób we Wrocławiu jest więcej, a skoro nowe tramwaje to transakcja z myślą o osobach o ograniczonej mobilności, być może warto ich potrzeby potraktować jako priorytet. Marta Laburda, Echo 24.